Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek o skarbach z muzealnego magazynu poświęcam na takie przedmioty, które często przysparzały nam trochę kłopotu. Przysparzały, bo wiemy, czym one są i do czego służyły, ale w momencie, gdy je dostaliśmy, niekoniecznie o tym wiedzieliśmy. Wśród takich przedmiotów było kilka. I ten pierwszy, o którym chciałbym Wam opowiedzieć, to przedmiot, który dostaliśmy w zestawie z narzędziami dentystycznymi. Dostaliśmy kilka narzędzi dentystycznych. Między innymi szpatułki, ale także taki dziwaczny przyrząd, taki klucz i do tego jeszcze coś w rodzaju cążek, obcęg, ciężko powiedzieć. O ile ten klucz udało się dość szybko rozszyfrować, o nim za momencik opowiem, o tyle owe cążki zajęły mi dobre 2 tygodnie przeszukiwania starych katalogów z narzędziami dentystycznymi, po czym się poddałem i zostałem właściwie z niczym. Wpisałem po prostu do księgi inwentarzowej, że jest to rodzaj szczypiec i tyle. Aż, nie wiem, czy rok, czy 2 lata później, przeglądając jeden z portali aukcyjnych, w poszukiwaniu rzeczy związanych m.in. z nakłym adnotecią, czy to pocztówek, czy jakichś innych przedmiotów, natrafiłem właśnie dokładnie na takie same szczypce. I wówczas okazało się, że wcale nie było to narzędzie dentystyczne. Czymże okazały się owe szczypce? Były to, i są zresztą nadal, jest to narzędzie potrzebne stolarzom. Teraz może trochę mniej, dlatego że stolarka opiera się o elektronarzędzia, o obrabiarki numeryczne, gdzie ingerencja człowieka właściwie sprowadza się do tego, że programują coś w odpowiednich maszynach. Kiedyś te szczypce służyły do tego, żeby stolarzowi nieco lepiej obrabiało się drewno, nieco lepiej je się przycinało. Te szczypce służyły do ostrzenia jednego z podstawowych narzędzi stolarskich, a więc pił. Na przykładzie piły płatnicy pokażę Wam, jak to działało, natomiast warto pamiętać, żeby naostrzyć piłę, niekoniecznie potrzebny był pilnik. W przypadku piły płatnicy, jednej z podstawowych pił, jakich każdy stolarz używał, za cięcie odpowiadają oczywiście zęby, ale niekoniecznie ich naostrzenie, ale także odpowiednie ustawienie, odpowiednie odgięcie. I właśnie przy użyciu tych szczypiec takie piły ostrzono. Odpowiednio wyginano zęby, dzięki temu ostre krawędzie zębów odpowiednio zgarniały materiał drewniany i dzięki temu można było na odpowiednią długość przyciąć taką czy inną deskę. Nasze szczypce mają taką tutaj regulowaną blaszkę, którą można wysunąć albo wsunąć, ustalając w ten sposób długość zęba każdej piły. Mamy jeszcze jedną śrubę ze sprężyną. Ta śruba służyła do tego, żeby ustawić głębokość wginania, wgięcia zęba. Trzeba było sobie ząb w odpowiednią stronę wygięty wybrać. Tutaj mamy akurat w tym wypadku ten. Wkładano szczypce, zginano, przeginano i tak co drugi ząb był przeginany, regulowany. Trochę takie znęcanie się nad tą piłą. A skoro zacząłem od tego magicznego klucza, narzędzia dentystyczne chyba nikomu nie kojarzą się z czymś przyjemnym i podobnie było z tymi. Chyba jedna z najgorszych rzeczy, jakie u dentysty może nas spotkać, to ekstrakcja zęba, a więc jego wyrwanie. Ów klucz właśnie służył do, czy pomagał w usuwaniu zębów w bardzo brutalny sposób. Nie zawsze taki ząb dawało się szczypcami chwycić i wyrwać. Czasami trzeba było go obluzować i właśnie przy użyciu takiego klucza do obluzowywania zębów one były obluzowywane i dopiero później chwytane szczypcami i wyciągane, w najlepszym wypadku, jak pacjent miał bardzo dużo szczęścia, w jednym kawałku. Mamy taką ruchomą dźwignię, którą obejmowano ząb pacjenta, zakładano ją w ten sposób, no i żeby ten ząb obluzować, trzeba było sobie po prostu przeginać i przeginać, tak jak widzicie tutaj po moim koniuszku palca. Po iluś takich przegięciach, oczywiście bardziej brutalnych, bo ten uchwyt jest tutaj taki no, dosyć potężny, obluzowywano ząb i można było go koniec końców wyrwać przy użyciu ekstraktora, bądź jak kto woli, szczypiec dentystycznych.